Ja patrząc na to z boku, nie mogę pogodzić się, że ludzie w spraw natłoku zgubili rytm serc. Ja patrząc na to z boku, nie mogę pogodzić się, że ludzie w spraw natłoku zgubili rytm serc. Gdzie ja teraz jestem? No gdzie ja się znajduję? Co to za miejsce, w którym życie się rujnuje? Coraz częściej zadaję sobie takie pytanie, obserwując z boku ten świat i ludzkie zachowania. I boli mnie to, że człowiek gubi swe wartości, nie ma wyrozumiałości, nie ma szacunku i miłości. Gdzie szukać spokoju, zrozumienia i radości? Wszyscy patrzą przez pryzmat kieszeni szerokości. Co to za czasy, że nawet sztuka ma układy? Ja nie dam rady zrozumieć tej kawalkady oceniania prawdziwości. Ten jest dobry tamten nie, że nie chodzi po ulicy. Krzyczy HWDP, kim my jesteśmy, by oceniać się nawzajem? Przyjdzie kiedyś na to czas, a potem ziemia będzie rajem. Dajmy sobie prawo do własnych myśli i pragnień. Każdy jest panem swego, ja wierzę w to naprawdę. Popatrz jak może być pięknie, gdy po latach tylu zrozumiałeś w końcu, że w tym świecie łatwiej być debilem. Pomyśl chwilę, czy nie prościej jest spokojnie z boku spojrzeć? Zdążyłem już do tego dojrzeć, to chyba dobrze mam świat swój. Ograniczone otoczenie, wszystko co mnie dotyczy. Gdy tu będę chciał coś zmienić, no to zmienię. I nie zakłócają tego cienie smutnej rzeczywistości, na którą mam uczulenie. No to świat idealny. Realnie właśnie stoję z boku, ale wierz mi, stąd widzę wyraźnie to, co widzą wszyscy. Masz mnie za idiotę, pewnie da się żyć z tym i żyć tylko tym, co ważne. Stąd widok jest piękny, a świat niech płacze. Ja postoję i popatrzę z boku, jak w teatrze. To nie jest mój świat, nie mam z nim nic wspólnego, wierz mi. Choć patrząc z boku, ubaw jest niezły. Ja patrząc na to z boku, nie mogę pogodzić się, że ludzie w spraw natłoku zgubili rytm serc. Ja patrząc na to z boku, nie mogę pogodzić się, że ludzie w spraw natłoku zgubili rytm serc. Myślisz, że nie widzę, co się dzieje wokół? Być może nie chcę widzieć. Rację miał soku z całym złem, tym świat jeszcze wygląda pięknie. Więc się nie przelęknę, widząc jak to bardzo jest pogięte. Ludzie, którzy zabili już swoje sny, dobrze patrzeć na nich z boku, wiedząc, że nie jestem jednym z nich. Może nazwiesz to odcięcie, we mnie to sposób na szczęście. Więc bądź taki dobry i wybacz mi moje podejście. Cywilizacja agresji, głupoty, beznadziei, zakłamania. Czy środkiem złotym ma być dostosowanie do powszechnego stylu życia? Zaczynając od swych idei do picia. Chwila, zaraz, to nie tak to miało być. Pamiętasz, spójrz z boku na to wszystko, ujrzyj część tego pięknie. Zresztą styl myślenia prosty, świat jest pieprzony, jego problem, ty jesteś z tego wyłączony. Przeciwne życie toczy się wkoło nas, rozpędzeni ludzie nie wiedzą kiedy powiedzieć pas. Oglądam to wszystko, jestem pośród nich załamany, przepełnia się goryczy kielich. Brak pozytywnych wzorców, emocji i wrażeń, jednak ten świat nie ma władzy wykradania marzeń, ale potrafi wpłynąć na nas negatywnie, wzbudzić strach i przerażenie. Co z tego wyniknie? Runęły filary spokojnej ludzkości, przerażeni uciekają, znikają w brutalności. Strzelani na gwałt, zamach i morderstwo, znieczulica, fałsz, obłuda i szyderstwo. Obrazki dobrze znane takim jak my, patrzących na to z boku i hamujących łzy. Ale my mamy władzę nad naszymi myślami, podniesiemy w górę czoła, oni będą już przegrani. Ja patrząc na to z boku, nie mogę pogodzić się, że ludzie w spraw natłoku zgubili rytm serc. Ja patrząc na to z boku, nie mogę pogodzić się, że ludzie w spraw natłoku zgubili rytm serc. Ja patrząc na to z boku, nie mogę pogodzić się, że ludzie w spraw natłoku zgubili rytm serc. Ja patrząc na to z boku, nie mogę pogodzić się, że ludzie w spraw natłoku zgubili.